Dzień dobry, witamy serdecznie na dzisiejszym webinarze SUSE Manager 5.0 Milowy krok w zarządzaniu systemami Linux. A ponieważ każdy już pewnie przeczytał, to ja się tutaj szybko przedstawię. Jarosław Biniek, Solution Architect w firmie SUSE. Jest ze mną dzisiaj Rafał Kruszewski. Cześć Rafale. Dzień dobry, witam Państwa. Rafał będzie dzisiaj, Rafał ma niespodziankę dzisiaj dla Was, ale o tym za chwilę. Więc krótki rzut oka, co nas czeka tutaj na tym webinarze. No oczywiście treścią główną jest tutaj SUSE Manager, jego najnowsza, lśniąca wersja, którą zaraz zresztą zobaczymy na żywo też. I co ta nowa wersja potrafi dla nas zrobić. Będę trochę opowiadał o jej nowych funkcjach i co się zmieniło. Podpowiedź tutaj konteneryzacja wszędzie wchodzi, również do SUSE Managera. I będzie też wprowadzenie, do którego zaraz przejdę, wprowadzenie takie przeznaczone troszeczkę dla decydentów wyższego szczebla, albo tak, żeby dać Wam powód, takie wytłumaczenie, po co SUSE Manager. Więc to jest plan na dzisiaj. Na koniec oczywiście jest też sesja Q&A, ale zachęcamy do zadawania pytań w trakcie, bo no właśnie, to już nie będę Rafałowi psuł niespodzianki. To może Rafale powiedz, co masz tutaj za niespodziankę. To tak, zaczniemy od quizu, krótkiego quizu. Jest nas już trochę na tym webinarze. SUSE Manager potrafi już zarządzać, o czym Jarek będzie mówił, nawet 16 różnymi dystrybucjami Linuxa. I zakładamy, że na pewno Państwo również nie korzystacie z jednej, tylko z kilku. I to jest ten moment, żebyście Państwo się na chwilę uaktywnili i podzielili się taką informacją, iloma dystrybucjami na ten moment korzystacie w swojej organizacji. Czy to jest tylko jedna, czy to jest więcej. Także zapraszamy do albo na okno czatu, albo okno questions. Warto być aktywnym, dlatego że będzie ta niespodzianka, o której już Jarek zapowiadał. Także czekamy. Mamy już wiele odpowiedzi. Na razie porówno, tak różnie po trzy. Ojejku, niektórzy znacznie więcej. Ubuntu, Debiany, SUSE. Wiele dystrybucji powyżej pięciu. Ale jest jedna osoba z jedną dystrybucją. Także dajmy jeszcze chwileczkę. Że ta jedna to jest jedynie słuszna dystrybucja, czyli SUSE oczywiście. Niektórzy mają jeszcze i Oracle'a, i Red Hat'a, i Ubuntu 4. To jest tak, że w tym konkursie akurat może nie ma, że tak powiem, kryteriów co do nagród, ale takowe będą, ja już pokazuję jakie. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału dzisiaj. To jest jedno z pytań, które my zadaliśmy dla Państwa, natomiast liczymy, że Państwo też będziecie mieli pytań. Ja się pochwalę, że dostaliśmy bardzo świeże kamelonki prosto z centrali w pięknych kolorach do wyboru. Także wśród najbardziej aktywnych osób, które dzisiaj będą, no nie wiem, właśnie, dzieliły się informacjami, zadawały pytania, komentowały, bardzo chętnie się tymi kamelonami podzielimy, wyślemy do paczkomatu. Ja po prostu będę wysyłał maile z zapytaniem, jaki numer paczkomatu i może jaki kolor kamelona, tak? Mamy pełną gamę. Przychodzi już powoli jesień i pełna gama kolorów, w kamelonach mamy to samo. Super, no to tak, no mamy takie osoby, które nawet mają 8 dystrybucji. To już myślę, że jakiś absolutny rekord. Patrzę, czy ktoś więcej ma niż 8. 1 plus 7 dla klientów to też 8. Oj, bardzo dużo. Nie powiem, że Państwu współczujemy, dlatego że da się to ogarnąć. A jak da się to ogarnąć, to już opowie Jarek. Udanego spotkania Państwu życzę. Dokładnie. Dobrze, to po tym krótkim tutaj quizie przejdźmy do treści właśnie webinara, dlaczego SUSE Manager. I no tutaj to wprowadzenie miało trochę tutaj drugie dno, ukrytą agendę miał, mianowicie właśnie, żeby uświadomić nam, jak wielu z nas, bo tutaj no, nieliczne były odpowiedzi, gdzie ktoś używał jednej dystrybucji Linuxa. Większość było trzy albo więcej.
i rekordziści, właśnie dwóch rekordzistów mieliśmy tak z 8 dystrybucjami. Więc to ilustruje, jak bardzo różnorodne środowiska mamy i jak potrzebne jest narzędzie, które jest w stanie taką różnorodność obsłużyć. I tutaj właśnie SUSE Manager, naszą taką misją jest to, żeby obsłużyć każdego Linuxa, gdziekolwiek by on był, żeby dostarczać poprawki, żeby umożliwiać zarządzanie takimi Linuxami, automatyzację, zabezpieczanie, czy też raporty, audytowanie. To wszystko możemy zrobić z jednej właśnie konsoli SUSE Managera. I te argumenty właśnie, dlaczego SUSE Manager, ja mam trzy takie argumenty podstawowe. I dla mnie to są najważniejsze takie cechy wyróżniające tutaj SUSE Manager. Po pierwsze, otwarty i interoperacyjny. Co my pod tym hasłem rozumiemy? To, że jest dużo oprogramowania, które mieni się open source, ale tak naprawdę wpycha delikatnie albo mniej delikatnie użytkowników w swój jedynie słuszny ekosystem. My tego nie robimy, nie chcemy tego robić, nie będziemy tego robić. I dlatego SUSE Manager obsługuje wszystkie dystrybucje, również te, które z nami konkurują. I staramy się też, żeby obsługiwał w miarę możliwości wszystkie architektury sprzętowe, wszystkie scenariusze wdrożenia, tak żebyście mieli tę pewność, że używając SUSE Managera, po pierwsze, każdy z waszych scenariuszy będzie obsłużony, a po drugie, nieważne co przyszłość przyniesie, czy postanowicie zrobić expansion to cloud, czy już może jesteście w chmurze, ale zrobicie sobie multi-cloud, czy zrobicie hybrid cloud, czy wreszcie jakieś systemy odłączone od internetu, super bezpieczne, cokolwiek tam mamy, możemy to obsłużyć SUSE Managerem i to uważam jest niezwykle cenne. Drugi mój tutaj argument jest taki, że istnieje taki smutny, ja to nazwałem paradoks patchowania w świecie data center. Im bardziej system jest, im ważniejszy jest, im bardziej krytyczny, tym większa taka większa niechęć do tego, żeby go wyłączyć czy tam zrestartować w celu spatchowania. I SUSE Manager bardzo pomaga, po pierwsze, lepiej dostarczać patche, czyli możemy dużo lepiej sterować patchami, co dokładnie na który system trafia. Możemy sobie odwzorować nasze jakby cykle życia aplikacji, jeśli mamy, nie wiem, serwery deweloperskie, serwery testowe i dopiero produkcyjne, to możemy tak to urządzić w SUSE Managerze, żeby po kolei patche trafiały najpierw na deweloperskie, potem możemy je wypromować na testowe i potem dopiero wypromować na produkcyjne. Jeśli mamy 5 takich stage'ów, na przykład pre-development, development jakiś testowy i QA i dopiero produkcyjny, to też możemy to zrobić w SUSE Managerze. Więc tutaj naprawdę wszystkie możliwe scenariusze obsługujemy i pełną kontrolę mamy też nad tym, co dokładnie wrzucamy. Czyli mamy szereg filtrów, wszystkie kolory tęczy możliwe możemy odfiltrowywać. I do tego wspomnę tutaj o takiej technologii jak Live Patching, która, przypomnę, z produktami SUSE Linux, tymi subskrypcjami typu Unlimited, jest dostarczana w pakiecie, jest jakby nie trzeba dopłacać nawet za to i warto korzystać, bo Live Patching potrafi wgrywać patche do kernela w locie bez potrzeby restartu i SUSE Manager potrafi używać live patchingu. Możemy właśnie skonfigurować to tak, żeby przy pomocy SUSE Managera, żeby wyłączyć patche, które by wymagały w innym przypadku restartu, żeby one nie pchały się do tego systemu, natomiast żeby dochodziły patche pochodzące z live patchingu. Więc bardzo, bardzo tutaj możemy sobie pomóc i ułatwić i złagodzić ten właśnie paradoks patchowania.
No i trzecia rzecz, czasu jest zawsze za mało. Nieważne z kim rozmawiam, jest zawsze ten, tylko w różnych tonacjach ta sama piosenka, że właśnie jesteśmy zawaleni, jest akurat jakiś projekt, ktoś tu pisze działa, nie ruszaj, no tak, też to jest strategia. Ale tak, czasu jest generalnie mało, dlatego warto mieć narzędzie, które ułatwi nam automatyzację. Po prostu po co powtarzać jakieś ośle czynności, takie, które i tak można sobie właśnie maszynowo usprawnić, kiedy właśnie może to zrobić za nas system. Co dodatkowo jeszcze pozwala nam uniknąć pomyłek, bo wiadomo, że jeśli coś powtórzymy dwa razy, trzy razy, to pewnie zrobimy to dobrze, ale jeśli powtórzymy coś 300 razy, to prawie na pewno za którymś razem się pomylimy. Więc to też jest ważna rzecz tutaj, taka w kontekście trochę bezpieczeństwa i niezawodności, że automatyzacja jest też daje nam troszkę takiej niezawodności tutaj. Więc ten jeden interfejs, z którego mamy to wszystko widoczne, jest to realną oszczędnością czasu, jest realną też realnym podniesieniem jakości obsługi. Więc tak, szybko patrzę na pytania jeszcze tutaj w czacie. Czy SUSE Manager potrafi obsłużyć, jejku, jak szybko tu nadpływają pytanie, dziękuję za tę aktywność, aż właśnie muszę chwilkę tutaj, czy SUSE Manager potrafi zabezpieczyć system w przypadku, kiedy patchowanie spowoduje awarię systemu, na przykład snapshot? Nie do końca, to zakładamy, że jest obsługiwane po stronie hypervisora. Możemy, znaczy wszystko się daje zrobić w SUSE Managerze customowo, jeśli chcemy. Natomiast tak domyślnie snapshotowanie jest jakby, przyjmujemy, że to i tak każdy ma zrealizowane po stronie jakby hypervisora. Czy poza paczkami systemowymi możemy tworzyć paczki dla konkretnych aplikacji? Pyta Marcin. Tak, w SUSE Managerze możemy dodawać repozytoria własne i przy pomocy tych własnych repozytoriów dystrybuować paczki do naszych podłączonych systemów. Pan Krzysztof upewnia się, czy dobrze słyszał, że live patching nie wymaga licencji. Tak, jeśli macie subskrypcję na SUSE Linux typu Unlimited, czyli taką subskrypcję na całego hosta sprzętowego. Te subskrypcje zawierają już live patching, podobnie jak też wszystkie subskrypcje SUSE Linux for SAP Applications, czyli te SAP-owe. Także jeśli używacie takich subskrypcji, to zachęcam do przyjrzenia się live patchingowi, bo już i tak macie. Dobrze. Pytania na razie odpowiedziałem, więc jedziemy dalej z introdukcją taką naszego portfolio SUS-owego. Zanim was przytłoczę zupełnie ten slajd, to ja go troszkę omówię, o co tu chodzi, gdzie SUSE Manager ma miejsce, jakby tutaj patrząc z naszej perspektywy firmy, która ma szereg produktów i jak my to tutaj integrujemy, jak wpasowujemy ze sobą. Więc mamy oczywiście rodzinę naszych systemów operacyjnych, mamy narzędzie do zarządzania systemami operacyjnymi i mamy też cały zestaw, taki stos aplikacji kontenerowych, włącznie z nowoczesnym takim hypervisorem pod tytułem Harvester. I dzisiaj skupimy się oczywiście na SUSE Manager serwerze, który też występuje w kilku odmianach. Można SUSE Managera używać do tego, żeby zarządzać takimi drobnymi urządzeniami typu kasy fiskalne, kioski samoobsługowe, jakby takie rzeczy. Do tego dobrze się nadaje właśnie SUSE Manager for Retail czy Point of Service Clients, ale dzisiaj skupimy się na tym zasadniczym SUSE Managerze, czyli takim typowo data center, jak on jest zbudowany, tak pokrótce.
Najprościej rzecz ujmując, to jest system typu serwer klient. Serwerem jest oczywiście SUSE Manager. Klienci to zainstalowane takie kawałki oprogramowania, takie agenci na systemach, które są kontrolowane. I tu mamy właśnie wymienione SUSE Linux, ale też inne Linuxy, których jest już tyle, że ja nawet już przestałem wymieniać, bo to za długo by wymieniać. Generalnie wszystkie, które są używane w data center, to już i wszystkie, które tu na czacie się pojawiły, są obsługiwane przez SUSE Manager. Więc tak, mamy serwer SUSE Managera, mamy klientów. Skąd SUSE Manager bierze paczki do tego, żeby je zaserwować swoim klientom? Pobiera z SUSE Customer Center albo z zewnętrznych repozytoriów i trzyma je lokalnie w swojej bazie danych na dysku. W ten sposób mamy tutaj właśnie możliwość pełnej kontroli nad tym, co trafia do klientów. I też, no, tak jak w przypadku na przykład repozytoriów CentOSa 7, które zniknęły tajemniczo, czy tam no, przynajmniej DNS-y przestały rozwiązywać nazwy właśnie po 30 czerwca. Jeśli mieliśmy to pobrane lokalnie, no to dalej jakby mamy to repozytorium i tyle. Nikt nam nie zabierze. Więc to tak i jeszcze troszkę rozbudowując tę architekturę, czy patrząc pod innym kątem, ten SUSE Customer Center i to nie jest jedyna rzecz, tutaj możemy SUSE Manager serwera rozbudować o szereg funkcjonalności, do budowania imidży kontenerowych, do budowania imidży maszynek wirtualnych przez Kiwi. Możemy rozbudować o monitoring stack oparty o Prometheus i Grafana, czyli taki industry standard w tej chwili. Możemy używać też proxy do tego, żeby mieć systemy, na przykład, żeby mieć lepiej kontrolowane systemy w odległych sieciach gdzieś albo w chmurach, żeby oszczędzić sobie tego ruchu danych, tego przerzucania tych paczek, więc możemy postawić sobie proxy właśnie jakby lokalnie i w ten sposób mamy też jakby lokalną kopię, która może być też właśnie, ta lokalna kopia może być też w przypadku, może działać w przypadku systemów odłączonych od internetu. To właśnie też tutaj chciałem podkreślić. Jeśli macie takie super bezpieczne środowiska albo chcecie mieć takie airgapowe, to możemy dalej patchować takie systemy. Wszystko tutaj da się zrobić. Dobrze, więc okej, widzę, że tu pytania bardzo aktywne, bardzo mnie to cieszy. Co już szybciutko właśnie spojrzę, o, pan Jacek wymienił wszystkie dystrybucje, jakie posiada, też rzeczywiście okej, no to nawet ktoś tam Gentoo postanowił używać Data Center. Interesujące. Dobrze. Co tu jeszcze mamy? A pan Jacek zażyczył sobie zielonego kamelona. Tak, no zielony oczywiście najlepszy. A dobrze, dobrze. Czyli na razie jeszcze pytań konkretnych tutaj nie widzę. Dobra. To czyli taka bardziej na razie czat sobie rozmawia. No to super. To proszę, to rozmawiajcie dalej. Ja tu będę narrację prowadził SUSE Managerową. Więc no, treścią i głównym celem było przedstawienie nowej wersji SUSE Managera 5.0. Dumnie właśnie cały nowy numerek zaangażowaliśmy, bo uważamy, że rzeczywiście jest to duża zmiana, duży krok. Za chwilę powiem, co się zmieni pod maską, bo tam w sumie największa zmiana, ale na razie skupmy się na tym, co jest tak z wierzchu widoczne. Więc obsługa nowych dystrybucji, to jakby dodajemy na bieżąco, jeśli widzimy, że jest jakaś dystrybucja używana w data center,
to dodajemy w ciągu kilku miesięcy zazwyczaj jest dodana obsługa, tak jak było po powstaniu projektu Rocky Linux i Alma Linux i tak dalej. Tam był taki moment, że tak kilka nowych systemów powstało i one wszystkie są obsługiwane już teraz i już długi czas teraz. Natomiast tak, to ważna rzecz jest, ulepszyliśmy znacząco administrację systemami takimi tutaj Red Hat i jego klonami, w szczególności tam zarządzanie modularnymi repozytoriami. O co z tym chodzi? Bo normalnie, dobra, może to sobie taką ilustrację zrobię. Mam taki pomysł, powiedzcie mi, czy to jest dobry pomysł, żeby tak robić w trakcie webinaru, żeby użyć whiteboardu. Więc normalne repozytoria mamy, po prostu przychodzą paczki, sobie jest ich ileś i tyle. Natomiast modularne repo, czyli zawsze każda paczka ma jedną tylko wersję w repozytorium. Natomiast w modularnych repozytoriach postanowili zrobić tak, że możemy na przykład mieć, możemy mieć Pythona, ale możemy mieć Pythona w wersji 2 i możemy mieć, no już nie pamiętam jakie teraz wersje, w wersji 2, wersji 3 i jeszcze jakieś kilku, możemy mieć, nie wiem, Perla w kilku wersjach i no i też szereg innych, które tam są normalne. I teraz standardowe narzędzia, takie do jakby standardowe w ogóle podejście do obsługi repozytoriów i paczek zakładało, że jest tylko jedna wersja zawsze paczki w repozytorium i tak jak SUSE Manager próbował robić, to wychodził konflikt, bo mieliśmy kilka wersji naraz w jednym repozytorium. I to jakby mieliśmy obejście na to, ale to wymagało stosowania takich dość mało wygodnych filtrów. Trzeba było przejść taką procedurkę, żeby to jakby wybrać sobie, które chcemy tutaj wersje z tych filtrów i jakby i tylko to zastosować. Natomiast teraz właśnie w SUSE Manager 5.0 mamy nową lśniącą funkcjonalność, która właśnie zaraz to pokażę, pozwala w natywny i to w bardzo elegancki sposób obsługiwać. Także teraz i SUSE Manager i DNF są w perfekcyjnej zgodzie, dokładnie to samo widzą, to samo jakby te same pakiety mają. Więc to tak, to jest jedna taka duża zmiana. Dodaliśmy też trochę rzeczy, jeśli chodzi o zabezpieczenia, nowe rodzaje audytów zgodnych ze standardem OVAL, OVAL tak zwany. I wreszcie SUSE Manager może teraz służyć jako serwer atestujący dla Confidential Computing. Takie przypomnienie, Confidential Computing to jest ta nowa technologia przede wszystkim do zastosowania w chmurach, która polega na tym, że możemy zastosować szyfrowanie pamięci w przetwarzaniu. Czyli nie tylko dane, które są w spoczynku gdzieś tam zapisane, nie tylko dane, które są w przesyle, ale dane, które są w pamięci, na których aktualnie dana maszyna operuje. I do tej pory, znaczy przed tą technologią, była zawsze możliwość, że wrogi agent, właściciel powiedzmy właśnie hypervisora, będzie w stanie przeczytać pamięć danej wirtualnej maszyny, bo ma dostęp do sprzętu. Natomiast właśnie Confidential Computing rozwiązuje ten problem, szyfrując pamięć w przetwarzaniu. I to szyfrowanie wymaga takiego zewnętrznego potwierdzenia, takiego świadka trzeciej strony, który się właśnie nazywa Attestation Server i no, krótko mówiąc, SUSE Manager może być takim właśnie Attestation Serwerem. Dobra, bo teraz miał być pokaz, ale ponieważ jest pytanie, To szybko skomentuję te pytania, zanim będzie pokaz. Pytania, a nawet, dobra, jest pytanie od pana Marcina. Odnośnie tworzenia kontenerów VM-ek, mamy do dyspozycji tylko Linuxy, czy MS też wchodzi w grę?
Musiałbym pomyśleć, raczej Linuxy, w sensie jeśli Kiwi jest w stanie obsłużyć imidże Windows, raczej to jest dobre pytanie, dziękuję za to pytanie, nie wydaje mi się. Raczej z SUSE Managerem skupiamy się na administracji Linuxami, wychodzimy z założenia, że istnieją narzędzia do obsługi systemów Microsoftu, one dobrze robią to, co robią i jakby musielibyśmy niesamowicie dużo pracy włożyć, żeby tylko w ogóle dostarczyć to samo, co tamte narzędzia już dostarczają, a żeby coś zrobić lepiej niż one, no to w ogóle no, nie jest to bardzo sensowne tutaj z naszej perspektywy. Pan Paweł pochwalił moje użycie Paint'a, to dziękuję bardzo za ten feedback. Będę wiedział, że to warto użyć czasami. Dobra. I to chyba są już. Tak, to na razie. Nie ma więcej komentarzy. A jest jeszcze off topic. Pan Krzysztof komentuje, że chciałby mieć dzielony subchannel pomiędzy różne channele, bo w tej chwili, jak tworzy subchannel, to musi wskazać channel nadrzędny, czyli jest to limitacja do tego jednego nadrzędnego. Czy to się zmieniło w SUSE Managerze 5? Nie, to się nie zmieniło. Może to jest, znaczy ja rozumiem o co tu chodzi tutaj panu Krzysztofowi, że natomiast wydaje mi się, że to może być też intencjonalne ograniczenie, żebyśmy nie dołożyli czegoś, co jest fundamentalnie niezgodne, że jakby zawsze musi być ten nadrzędny kanał, który decyduje o tym w ogóle, jaki to jest jakby system operacyjny i żebyśmy nie zrobili miszmaszu zupełnego. Tak mi się wydaje, że taka była idea za tym, żeby zmusić tutaj niejako użytkowników do podpinania pod takie nadrzędne repo. Ale ja porozmawiam z PM-ami na ten temat i zapytam, jaka tu stoi idea za tym i czy stoi coś na przeszkodzie, żeby tworzyć takie odłączone, czy takie no jakby luźne bardziej kanały z poprawkami czy z paczkami. Dobra, tak, to właśnie obiecuję pokaz już od dłuższej chwili, więc oto on, to nasz właśnie nowy lśniący SUSE Manager, jak widzicie tutaj w samym dole, w lewym dolnym rogu SUSE Manager 5.0.0. I czym on się to może pochwalić od strony takiej wizualnej? Po pierwsze, właśnie lista systemów. Ona brzmi, znaczy tak wygląda na ją dla osób, które używały już wcześniej SUSE Managera. Natomiast jak się przyjrzymy dokładniej, to są pewne zmiany. Na przykład wcześniej lista była tylko możliwa do uporządkowania alfabetycznie. Teraz widzimy, że każdy z tych guziczków jest aktywny i możemy teraz sobie posortować listę według właśnie liczby paczek, czy tam paczek, które są dostępne. Możemy posortować według właśnie podpiętego kanału. To jedna rzecz. Druga rzecz, mamy tutaj nowe takie drop-down menu, gdzie też możemy filtrować sobie system. I możemy tutaj sobie wybrać, że na przykład interesują nas tylko fizyczne systemy. I wtedy, o tutaj widzimy, to nam SUSE Manager wybrał właśnie laba, na którym stoi całe to demo. Możemy też wybrać sobie na przykład, czy wymagają restartu któreś tutaj paczki. Jeśli wybierzemy, że chcemy tylko takie, które wymagają restartu, no to tutaj no akurat nie mam takiej do poznania. Ale też możemy sobie tak jednym właśnie szybkim kliknięciem już przejrzeć pod pewnymi kątami, przefiltrować tę naszą listę w bardzo wygodny sposób. Więc te tutaj możliwości sortowania są w kilku miejscach, na przykład też w przypadku zarządzania grupami też tutaj możemy sortować według też na przykład rozmiaru grupy. Oczywiście możemy też tutaj, przypominam, że tutaj w SUSE Managerze w wielu miejscach są takie filterki przydatne i też możemy
z nich tutaj sobie korzystać, żeby zawęzić nasze poszukiwania. Bardzo przydatne w przypadku menu, gdzie jeśli nie pamiętamy gdzie jest dokładnie jakaś opcja, ale wiemy, że jakoś coś tam miało związek z na przykład z activation keys, na przykład jeśli szukamy, no to wystarczy, że wpiszemy sobie, zaczynamy, czy nawet zaczynamy wpisywać i już tutaj nam się lista zawęża. Więc ta funkcjonalność już była, natomiast przypominam, bo uważam, że to bardzo wygodne, a to widzę, że też użytkownicy często zapominają, że tak można. Tak, bardzo tak chwaliłem się tymi upstreamami natywnie obsługiwanymi, więc mogę tutaj właśnie przejść sobie do systemu, do klona Red Hata 9, czyli Rocky 9 i widzimy, że tu jest nowa właśnie taka zakładeczka upstreams, gdzie możemy wszystkie moduły zobaczyć i wybrać, który z tych modułów chcemy, żeby był widziany przez ten system. Czyli jeśli chcemy, żeby był PHP 8.2, to zaznaczamy 8.2. Jeśli chcemy, żeby był PHP 8.1, to zaznaczamy 8.1. I to natychmiast zostaje odzwierciedlone w dostępnych paczkach. Czyli jeśli tutaj chcemy teraz właśnie przeszukać PHP, to znajdziemy już tylko, to nie był dobry pomysł, bo to bardzo dużo paczek nam tutaj się pokazało. Dobra, to jakiś lepszy przykład poszukam. Wróćmy do, może Nginx będzie troszeczkę łaskawszy. Dobra, to zaznaczmy, poza tym nie zaaplikowałem tych zmian. Zaznaczmy, że chcemy Nginx 1.24. I tak, potwierdzimy, teraz ma być Nginx 1.24. I teraz właśnie w paczkach tutaj, jeśli wypiszemy, dobra, jednak trzeba dokładnie przefiltrować, powinniśmy mieć, no dobra, to się jeszcze nie zastosowało, widzę, troszeczkę zaszło, to chcę pokazywać. Dobrze, to wróćmy tylko do tego tutaj naszego zarządzania tymi streamami. To Service Manager chwilkę zawsze potrzebuje, żeby zastosować zmiany. Więc tylko tutaj skupię się na tym, że mamy wygodną możliwość zarządzania tym wprost z interfejsu. Nie trzeba już żadnych filtrów, trzeba żadnych tam tych dodatkowych niepotrzebnych kroków wykonywać. Po prostu mamy, co ma być widoczne dla tych systemów i to się staje prawdą. Dobrze, jeszcze tutaj ostatnia rzecz, właśnie tak wspominałem o tym attestation server. To było w, o właśnie, zakładka confidential computing, tutaj jest ta, tak jak wspominałem, jest ta możliwość bycia atestatorem, no tego tutaj nie wprowadziłem u siebie, bo to nie ma nic wspólnego z chmurą, ale, a poza tym procesor też nie obsługuje technologii. No, to myślę, że tutaj troszeczkę zachęciłem tak wizualnie, natomiast chciałbym też powiedzieć trochę o tym, co tam pod maską się dzieje. Więc wrócę do slajdów, bo mamy tutaj trochę zmian, też, znaczy trochę bardzo dużo zmian, jeśli chodzi o właśnie o to, co tutaj mamy, właśnie technologicznie zmienia. Po pierwsze, dużo usunęliśmy przestarzałego kodu. Usunęliśmy cały, co się nazywało traditional stack, czyli taki stos z agentami, które nie były w technologii SALT, tylko były we wcześniejszej technologii. One jakby były używane dość długo przez naszych niektórych klientów, ale ostatecznie już zdeprecjonowaliśmy to i teraz usunęliśmy w wersji 5.0. Konteneryzacja to jest ta duża zmiana. Od razu pytanie, po co konteneryzacja? W serwerze, SUSE Manager, no, na co to komu?
No i jest dobry powód, żeby konteneryzować taki serwer nawet. Mianowicie nie jesteśmy przywiązani. Dwa są argumenty. Pierwszy, nie jesteśmy przywiązani do cyklu życia systemu operacyjnego, który jest pod spodem. I co za tym idzie, jesteśmy też uzależnieni od tego, jakie tam on, ten system pod spodem, jakie ma wersje pakietów i wszystkiego. Więc możemy sobie swobodnie administrować tym systemem, który jest pod spodem, tam wgrywać patche czy coś, czy właśnie tam aktualizować paczki i tak dalej. I to nie ma żadnego wpływu na nasz kontener i vice versa. Kontener możemy sobie swobodnie podnosić, aktualizować częściej, jeśli chcemy, i tak będzie właśnie. System manager będzie teraz troszkę częściej aktualizowany. I nie ma to wpływu właśnie na system operacyjny pod spodem. To jest tutaj ważna korzyść. Druga korzyść jest taka, że mamy zmapowany persistent storage dla tego kontenera w jednej lokalizacji. I teraz, jeśli sobie urządzimy to w taki sposób, że żeby ten storage był, w sensie mamy gdzieś jakiś kawałek storage'u, który właśnie podpinamy, mapujemy temu kontenerowi, to teraz, jeśli ten kontener umrze z jakiegoś powodu, coś tam mu się stanie złego, nie ma nic prostszego niż uruchomić kolejny kontener i tylko wskazać mu, hej, tutaj są te dane. I już, i natychmiast mamy przywrócone działanie system managera, więc bardzo, bardzo też ułatwione przywracanie po awarii. Żadnych danych nie straciliśmy, bo to są literalnie te same dane, których poprzedni kontener używał, więc bardzo tutaj taka dobra poprawa odporności też. Właśnie z racji, że teraz dostarczamy system managera jako kontener, to jest kontener podmana, tutaj też podkreślę, konteneryzacja to nie znaczy, że teraz potrzebujecie klastra Kubernetes, żeby używać system managera. Wystarczy, my dostarczamy to jako wirtualną maszynkę, właśnie to też jest bardzo fajna zmiana, jest dużo łatwiejsza, dużo szybsza instalacja, bo mamy gotowy obraz maszynki wirtualnej, to jest nasz SLI Micro 5.5 dokładnie, który zawiera w sobie też już jakby właśnie ten kontener. Instalacja jest banalnie prosta, pobieramy obraz maszyny wirtualnej, ładujemy na swój hypervisor, uruchamiamy to i potem jedyne, co trzeba jeszcze ewentualnie zrobić, no to jakby ten storage podmontować i super. I już tam parę komend, które tam właśnie instalacyjne, żeby tam hasła poustawiać i tak dalej. Według mnie dużo, dużo taki wygodniejszy i prostszy proces. Natomiast no, przez to, że mamy teraz jakby taką tutaj dodatkową warstwę abstrakcji pomiędzy systemem operacyjnym, czyli tym SLI Micro, a faktycznym SUSE Managerem, który teraz jest schowany w kontenerze, to potrzebujemy też troszeczkę takich dodatkowego oprzyrządowania, żeby łatwiej tym zarządzać. I właśnie takie narzędzia dostarczamy. To są dwa narzędzia, MGR ADM, który jest używany do tego, żeby właśnie zainstalować SUSE Managera i potem tak jakby tak administrować nim, się tam właśnie migrować, aktualizować. I jest MGR CTL, który jest takim trochę przekaźnikiem, przede wszystkim przekaźnikiem do tego, żeby właśnie wykonywać komendy na właśnie bezpośrednio na serwerze SUSE Managera. Tak jak na przykład te komendy typu spacewalk, myślnik, coś tam. To możemy właśnie użyć przy pomocy tego polecenia. Wspomniałem o tym, że jest nowa zasada budowy, no i jak możemy w związku z tym zmigrować w SUSE Manager. No, pewnie się domyśliliście, że nie ma możliwości migracji in place. Nie da się tym razem po prostu zipper up zrobić, czy tam czegoś w tym stylu. Tu trzeba postawić drugą maszynkę obok i te dane przetransferować ze starego SUSE Managera. Co nie jest takie złe, dlatego że po pierwsze SUSE Manager wymaga niewiele zasobów stosunkowo i po drugie jest to bardzo bezpieczny proces. Dlaczego jest bezpieczny? Dlatego, że robimy to w ten sposób,
że uruchamiamy nową instancję SUSE Managera, właśnie tego już 5.0. Uruchamiamy narzędzie właśnie MGR ADM Migrate. Ono wskazujemy mu, skąd ma zmigrować. To do tego procesu musimy zatrzymać na chwilę SUSE Managera 4.3. Transferujemy te dane i po tym transferze jedyna rzecz, która zostaje do zrobienia, to zmiana wpisów w DNS-ie i ewentualnie IP. I wszystko działa tak, jak działało do tej pory, ale jeśli coś z jakiegoś powodu poszło nam nie tak, jedyne, co musimy zrobić, to przywrócić, jakby przełączyć tego DNS-a z powrotem. I dalej mamy w pełni działający SUSE Manager 4.3, bo przecież on cały czas działał, go używaliśmy. Więc super bezpieczny proces. Właśnie do tego służy to narzędzie, to jeszcze przypomnę, MGR ADM, tylko z poleceniem jeszcze właśnie Migrate. Jest tutaj też lista opcji, więc to tutaj powinno być relatywnie, myślę, bezbolesne, nawet pomimo, że nie jest to taka migracja in place. Przechodząc teraz do właśnie przyszłości. A zaraz mamy, bo ktoś, a pan Robert pyta, w kontekście konteneryzacji SUSE Managera, jak wygląda kwestia adresacji HA, czyli High Availability? Jeśli chodzi o adresy sieciowe, rozumiem, tak? Adres sieciowy jest trzymany przez SLI Micro, który jest pod spodem. Więc jeśli wywali nam się kontener, to no, ten nowy, który powołamy, on dalej będzie siedział na tym SLI Micro i ten SLI Micro będzie dalej miał ten sam adres IP. Więc chyba, że pytamy o taki scenariusz, gdzie sam SLI Micro z jakiegoś powodu umrze, no to wtedy rzeczywiście już tam się to komplikuje, ale to też jest taki, no, już powiedzmy, bardziej odległy scenariusz. Nie wiem, czy SUSE Manager jest taką krytyczną aplikacją, żeby wymagał aż takich zaawansowanych środków, żeby utrzymać go za wszelką cenę przy życiu. Bo tam, jeśli nawet tam kilka godzin nie mamy tego jednego centralnego interfejsu, to wszystko się kręci i działa dalej. No to jakby to narzędzie jest dla nas, a nie dla tych serwerów. Nie jest im potrzebne do życia. Dobra. Pan Paweł skomentował, że przyjmie kamelonka z otwartymi rękami i ugości po królewsku. No, bardzo nas to cieszy. Tak należy traktować kamelonki, dokładnie. Tak się robi. Pochwalam. Okej, już się pewnie przyjrzeliście temu slajdowi, więc nie będę tutaj bardzo przedłużał narracją niepotrzebną. Krótko mówiąc, wersja 4.3 będzie jeszcze przez dłuższy czas wspierana. Mamy czas do połowy 2025 roku. Więc jeśli ktoś wybitną czuje niechęć do konteneryzacji i czy z innych powodów, no nie chce, nie ma czasu, zarobiony jest, to jest zrozumiałe, możecie pozostać na wersji 4.3 na razie. Wiemy, że mnóstwo naszych użytkowników, znaczy prawie wszyscy na razie są na wersji 4.3, więc to wsparcie będzie jeszcze dość długie. Natomiast no, zachęcam do przyjrzenia się wersji 5.0, bo rzeczywiście już będzie to, rozwój będzie nakierowany przede wszystkim już na wersję 5.3. Oczywiście będą backportowane rzeczy rozwój będzie na wersji 5, backportowane będą rzeczy do 4.3, ale już należy patrzeć w stronę 5. Dwa słowa jeszcze tutaj, skoro mówimy o właśnie o perspektywach, co dalej. No mamy w perspektywie taką dyrektywę NIS-2, dyrektywa Unii miłościwie nam tutaj panującej, europejskiej, więc ta dyrektywa bardzo sensowna skądinąd nakłada wiele dodatkowych obowiązków na liczną grupę podmiotów. Jeśli jesteście w tej grupie podmiotów, to może Was zainteresować, że SUSE Manager też
może Wam pomóc spełnić wymogi tej dyrektywy, a nawet, znaczy albo w przypadku, bo tutaj jednym z wymogów jest NISA 2, jest, żeby przyjmować bardziej proaktywną postawę, czyli więcej proaktywnie przeciwdziałać różnym zagrożeniom. Jest też trochę taki tutaj, jest większa odpowiedzialność, jeśli coś się wydarzy złego. I jeden z ważnych aspektów tutaj też odnosząc się do System Manager, że jeśli coś poszło nie tak, to w jaki sposób my teraz możemy powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby temu zapobiec. No jeden ze sposobów, żeby tak móc powiedzieć, to jest spatchować systemy z System Managerem i zrobić raport, że były na ten dzień spatchowane systemy. Więc no, ktoś użył Zero Day'a, no, zdarza się, to jest już strasznie trudne do obrony. Ale na to, co mogliśmy poradzić, to temu zapobiegliśmy. Więc to oczywiście też możliwości audytowe, czy możliwości monitoringowe też jest tutaj ważną kwestią, właśnie ta obserwowalność, żeby mieć świadomość, co się dzieje w naszym środowisku. Jeśli to wszystko Was zainteresowało, to też dwa słowa powiem o tym, jak można nabyć takie cudo, mianowicie jak wyglądają nasze subskrypcje. Są dwa zasadnicze typy subskrypcji, mała i duża. Mała subskrypcja pokrywa jedną bądź dwie maszyny i to mogą być maszyny wirtualne bądź bare metal. W przypadku bare metal tam jeszcze dodatkowo liczymy liczbę soketów. Jeśli jest ich więcej niż dwa, to tam jest wymagana dodatkowa subskrypcja. Natomiast w przypadku tej dużej subskrypcji, która się nazywa unlimited, czyli nieograniczona, tutaj jest to subskrypcja, jak sama nazwa wskazuje, która pokrywa jeden serwer fizyczny, jeden host wirtualizacyjny i wszystkie maszynki wirtualne, które na tym hoście są posadowione. I w tym przypadku tutaj właśnie też liczymy te pary soketów, jeśli mamy bardzo takiego potężnego wirtualizatora, właśnie 4-8 procesorowego, to tutaj też no, dodatkowa subskrypcja, ale zazwyczaj to są dwuprocesorowe, więc jest prosty rachunek. Albo mała subskrypcja, jedna, dwie maszynki, albo właśnie unlimited. Również jeśli jesteśmy fanami chmury, a nawet jeśli nie jesteśmy fanami, ale i tak używamy, to są dostępne subskrypcje w chmurze. Sam serwer SUSE Manager też jest dostępny u wszystkich dostawców chmurowych. Można sobie też instalować serwer czy też proxy. Więc szukajcie i znajdziecie, bo tam są. I napomknę jeszcze o tym, że mamy takie zestawy promocyjne, które mogą w szczególności zainteresować tych z Was, którzy używają CentOSa 7, który, przypominam, wyszedł ze wsparcia w czerwcu tego roku, dlatego że mamy właśnie takie oferty wsparcia. Oferta się nazywa Liberty Linux i są też warianty tej oferty, takie promocyjne, które zawierają od razu też System Managera i które no uważam są wyjątkowo atrakcyjne cenowo i są też świetną okazją, żeby właśnie wypróbować System Managera. No i jeśli o coś jeszcze nie zapytaliście, to teraz wolno też pytać. Jeszcze szybko spojrzę, czy mamy tutaj nowe pytania. Dobra, bo to narzędzie troszeczkę z nim. A dobra, są pytania. A dobrze, bo nie wszystkie pytania rzeczywiście są widoczne dla Was. Tak, bo no tak, my widzimy wszystkie, natomiast wy widzicie tylko, jeśli my wciśniemy odpowiedź wszystkim.
Dobrze. Pan Adam pyta, czy proces migracji będzie możliwy również w wersji open source, czyli u Unii? Susan Manager jest open source, natomiast u Unii rzeczywiście tak jest open, jest upstreamem naszego Susan Managera i też darmowym. I proces migracji tak powinien działać również u Unii. Tak, tak, powinno to działać tak samo. Pan Krzysztof komentuje, licencje się nie zmieniły w porównaniu do czwórki. Tak, tak, pozostałem takie same. Czy można użyć tych samych licencji? Tak, tak, jeśli już macie subskrypcję na System Managera, to ta subskrypcja uprawnia Was do wszystkich możliwych obecnie i w przyszłości dostępnych upgrade'ów i nowych wersji. Także tak. Pan Tomasz pyta o ceny katalogowe. Tutaj bym skierował, panie Tomaszu, skierowałbym do któregoś z naszych kolegów sprzedażowych, i bo możemy takie ceny udostępnić, po prostu nie mam ich tu pod ręką. Natomiast jak najbardziej możemy takie ceny tam zaprezentować. Na koniec będzie jeszcze slajd z naszymi danymi. Jeśli dobrze pamiętam, Rafale, popraw mnie, jeśli się mylę. Pan Artur pyta, jaka jest różnica w funkcjonalności między SUSE Manager bez subskrypcji do domowego laba, a takim z korporacyjnym? SUSE Manager bez subskrypcji. Czyli rozumiem, chodzi o taką wersję trial, bo mamy taką wersję 60 czy nawet więcej, czy 90 dni, którą można sobie pobrać i testować za darmo. I rozumiem, no, po wygaśnięciu takiego triala, co wtedy? Taki serwer, on teoretycznie dalej działa, ale traci swoje uprawnienia do pobierania patchy z SUSE Customer Center. Dalej może pobierać i działać na, znaczy te, które już do tej pory pobrał, dalej może je dystrybuować, natomiast no to wszystko, co jest dostarczane przez SUSE Customer Center, to już wtedy no jakby przestaje odpowiadać. I możemy używać naszych własnych repozytoriów i to te własne dalej będą działały, własne czy jakieś tam z internetu. Więc to, no i oprócz tego no nie będziemy otrzymywać żadnych poprawek czy nowych wersji do SUSE Manager. Więc to w takim przypadku raczej bym polecał, jeśli nie mamy subskrypcji, to może lepiej jednak używać UUni. UUni jest trochę mniej stabilny oczywiście jako upstream, ale jest, no jest bardzo podobny, więc to jakby to samo doświadczenie będziecie mieli mniej więcej z UUni, co z SUSE Managerem. A nawet mogą być niektóre właśnie niektóre funkcje w UUni obecne, których nie ma w SUSE Managerze, bo właśnie bo już tam wdrożyli, a my jeszcze testujemy. Migracja, pan Jacek pyta. Migracja z 4.3 do 5.0. Kopiuje repozytoria z 4.3 czy pobiera z internetu? Kopiuje jeden do jednego wszystko to, co jest na starym serwerze. Teoretycznie wszystko, co mieliśmy tam wytworzone, co wyrzeźbiliśmy, czyli włącznie z filtrami, włącznie z jakimiś schematami autoinstalacji, kanały konfiguracyjne, jakieś nasze pliki saltowe, to wszystko, co było trzymane przez SUSE Managera, będzie skopiowane. Dobra. Pan Marcin, czy można używać jednocześnie kilku managerów w kilku sajtach spiętych w jedną sieć? Tak, można. Mamy coś, co się nazywa SUSE Manager Hub i w ten sposób możemy kontrolować wiele różnych serwerów SUSE Managera, jednym takim, jedynym pierścieniem, który właśnie, żeby wszystkimi rządzić i w ciemności związać.
Więc tak, można tak zrobić. Pytanie dlaczego i czy nie lepiej i nie prościej jest użyć proxy, jeśli tylko chodzi o to, że mamy jakby rozproszone, w sensie, że mamy wiele różnych sajtów. Może proxy będzie prostsze, ale to panie Marcinie zachęcam do kontaktu. Możemy podyskutować i znaleźć najlepsze rozwiązanie. A, dobra, pan Marcin precyzuje. Chodzi o to, żeby nie pchać paczek przez VPN z innego sajtu. No tak, to brzmi jak idealny case dla użycia proxy. Ale całe serwery SUSE Manager też możemy używać i też je powiązać w jeden i w ten sposób osiągnąć niebywałą skalowalność. Mamy takich klientów, którzy mają już w tej chwili pod 100 tysięcy systemów kontrolowanych z jednego SUSE Manager. Pan Paweł pyta, czy menadżer może zarządzać innymi dystrybucjami Linuxa, na przykład Debian, Ubuntu? Czy poziom funkcjonalności będzie identyczny do maszyn z SLES? Tak, Debian, Ubuntu jak najbardziej. Nawet, żeby nie być gołosłownym, mogę wrócić na chwilkę do tego mojego system menadżera i przedstawić, że tak, mamy tutaj takie produkty, możliwe w sensie takie repozytoria możliwe do pobrania. Są wszystkie Debiany, są Ubunciaki, więc jak najbardziej. Czy funkcjonalności są identyczne do maszyn SLES? W większości tak. Niektóre, ale to takie bardziej marginalne funkcjonalności, mogą nie być supportowane we wszystkich systemach. Ale jest to dokładnie opisane w dokumentacji. Jest niczego tutaj nie ukrywamy. Jest dokumentacja do każdego rodzaju systemu operacyjnego osobno i jest to opisane. Więc może pan sobie dokładnie to sprawdzić. Jakie są wymagania zasobowe SUSE Managera? Na przykład w przypadku obsługi 5000 hostów, pan Robert pyta. No, to jest dobre pytanie, bo 5000 hostów to już jest taka liczba, która przekracza trochę możliwości pojedynczego serwera SUSE Manager. Pojedynczy serwer, jak mu tam dorzucimy trochę RAMu, tak do 64 giga chociaż, i trochę korów, to poradzi sobie tak z 2000 klientów. Natomiast 5000 to już rzeczywiście. To już jest taka skala, gdzie rozmawialibyśmy o właśnie tej konfiguracji hub, czyli użylibyśmy kilku serwerów SUSE Manager, żeby tym zarządzać. I no, w tym wypadku, to panie Robercie, to już zdecydowanie to należy porozmawiać o konkretnym przypadku, właśnie ilu klientów do konkretnych instancji SUSE Managera będzie podpiętych. Ale to przy tej skali mówimy raczej o maszynkach właśnie tego rzędu, tam 64 giga i no, ile korów tam jesteśmy w stanie wysupłać. No i plus oczywiście miejsce na dysku, no bo to jakby oczywiste, że każda kopia SUSE Manager, każda instancja SUSE Managera i każda instancja proxy będzie przechowywać całą kopię wszystkich naszych pobranych repozytoriów, więc tu należy się nastawić na to, że te wymagania dyskowe będą istotne, że tu zwłaszcza jeśli wielu dystrybucji używamy, no to jakby to szybko może przekroczyć terabajt, takie wymagania właśnie dyskowe dla wielu różnych dystrybucji, co nie jest tu naszą winą, po prostu tyle zajmują te repozytoria. Pan Jacek się upewnia, a jak wygląda migracja proxy dla SUSE Managera? To jest o tyle prostsze, że proxy już wcześniej było skonteneryzowane. Więc tutaj proxy, po pierwsze, proxy nie musimy migrować. Proxy będzie działać dalej z nowym serwerem SUSE Managera. I jakby proxy jest trochę tak osobno aktualizowane teraz, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, one będą ze sobą rozmawiać. Dobrze. I jeszcze pan. Aha, dobrze. I pan Paweł, pan Robert, dziękuję za wyjaśnienia. O, super, super. To miło mi, że mogłem pomóc. I super, bardzo dużo pytań, co mnie niezwykle cieszy. Jeśli są jeszcze, to proszę zadawajcie. Natomiast
Jeszcze dwa słowa, tak tytułem zakończenia. Dokumentacja do nowego System Managera opisuje też dość dokładnie instalację i migrację. Mamy też broszurki, gdzie możemy poczytać trochę więcej, czy to właśnie o System Managerze, czy też o szerzej o naszym security, o naszej konteneryzacji, czy też o właśnie perspektywach NIS 2. I to właśnie tak, to ta broszura i obiecany kontakt tutaj do mnie, mail. Jeśli właśnie chcecie tutaj wyjaśnić trochę, tak jak właśnie już konkretny sizing, czy to było pytanie o cennik, proszę, napiszcie. Rafał też prześle tę prezentację do wszystkich uczestników, więc nie musicie robić screenshotów, dostaniecie to wszystko do skrzynki pocztowej. Okej, Rafale, czy chcesz tu jeszcze dodać coś na zakończenie? Pogratulować tym, co wygrali. Od razu już podzielę się informacją, a więc tak, do pana Krzysztofa leci błękitny, do pana Karola Niebieski, do pana Pawła pomarańczowy i do pana Jacka zielony. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za aktywny udział. No i zapraszamy na kolejne nasze wydarzenia, bo chętnie się podzielimy kolejnymi naszymi kamelonikami. Z takich najbliższych wydarzeń, być może jeśli państwo do Warszawy się wybieracie, będziecie mogli z nami się spotkać na HPE Green Lake Day, to już jest 3 października w Warszawie, Kinogram. Chyba jeszcze jest otwarta rejestracja, więc serdecznie zapraszamy. A z takich innych wydarzeń, też poniekąd związanych i też z bezpieczeństwem, ale nie tyle już środowisk linuxowych, ale kubernetesowych, to będziemy organizowali kolejne warsztaty z bezpieczeństwa aplikacji Cloud Native i Kubernetesa, to już 10 października. Tydzień później z kolei z bezpiecznego zarządzania Kubernetesem i klastrami Kubernetesa, czyli 17 października. Wszystkie te wydarzenia, linki do rejestracji możecie znaleźć na stronie suze.pl. Tam w części wydarzenia i szkolenia znajdziecie linki bezpośrednie do rejestracji na każde z tych wydarzeń. OK, to tyle. Super, dzięki Rafał. I dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję gorąco za aktywność i za pytania. Gratuluję jeszcze raz osobom, które wygrały kamelonki. Także super, tak, Rafał, które Rafał demonstruje. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do usłyszenia. Do usłyszenia.